Witam Was z tej strony MaxD890. Dzisiaj mam dla Was taką nowinkę techniczną, odkrycie kolejne, ponieważ w tej chwili nie wiem, czy dalej są używane do produkcji w rowerach dynama prądnice. I po pewnym czasie użytkowania one zaczynają chrumpotać, skrzekotać, czyli tak teraz biorę ten łepek, czuj go, że on przeskakuje, tutaj w środku jest magnesik i on przeskakuje. Co się stanie, jeśli nam się zatrze dynamo i jak go nasmarować? Dzisiaj Wam to objaśnię. Po pierwsze potrzebujemy co? Taki klucz, żeby złapać główkę. Twardy zawodnik, nie poddaje się. O, teraz się nam tutaj trzyma to. Trzyma. Klucz nasadowy albo z przedłużką, żabkę lub oczkowy odgięty. Teraz odkręcamy. Odkręcamy tutaj łepek, ściągamy tego klucza, odkręcamy tutaj łepek, i teraz co? Teraz ściągamy ten plastik, o tutaj, i tu jest smarowanie. Można tutaj wpuścić olej. Polecałbym olej na lato, jeśli, bo teraz będzie, prawda, wszyscy powiedzą olej wazelinowy, wrzecionowy i tak dalej. Ja tu stosowałem specjalnie na to dynamo, po wielu próbach, olej 0W50 pełny syntetyk Shella. Może być też innej firmy na lato, to jest. Jeśli temperatura jest powyżej 25 stopni i się nie miedzie jeszcze, no wiadomo, w nocy od czasu do czasu, bo i tak nie jest rower uprzywilejowany do tego, żeby mieć włączone światło tak jak samochód, czyli trzeba jeździć cały czas na włączonych światłach. Olej, więc co teraz? Tu mamy olej, to jest taki jak do samochodu, czyli to jest 0W40. No ale, o, może ja tak, bo tutaj zaraz będzie firma i w ogóle tak będę nalewał, o. Tutaj jest ten olej. Troszeczkę go trzeba wlać. Teraz tą strzykawką nabieramy. Przechylić sobie można tutaj w lewo, bo w prawo jak wygodnie. Olej. To jest wszystko. Resztę tutaj zostawiamy. Niech nam skapnie. I teraz dajemy go tutaj. Słyszycie? On tutaj musi iść po gwincie. Czyli delikatnie. Coś nie chce. Idzie? Będziesz chciał iść, czy nie? Idzie. Troszeczkę. Tutaj widać, jak on sobie ładnie leci do środka. Ła. Teraz. Ja wiem, że tutaj się cieknie, tu się leje, ale to tak czasem jest. Trzeba go pokręcić. Dlatego ja kręcę całym dynamem, bo on tutaj jest, tutaj dopiero zleciał. Jego czujecie pod palcem, jak
jak on lżej czy ciężej będzie Wam pracował, do którego momentu trzeba opróżnić tą ilość tego oleju. Ja tutaj dałem, żeby się nie pomylić, centymetry sześcienne. 1 centymetr sześcienny. Mocny zawodnik. Później dynamo oczywiście wyciera się. Nie daje się takiego fleje, takiego brudasa. Do tego z powrotem zakładamy. Ciach. Tu jest taka podkładka. Teraz tutaj pokażę Wam. Tu jest podkładka, żeby tego nie zgubić, bo później się mocno, za mocno się zakręci łepek i będą problemy z tym plastikiem. Teraz go możemy zakręcić. I teraz jest regulacja wysokości, jak ma dynamo chodzić, lżej czy ciężej. To jest taki minimalny luz, nie wiem. Ten już jest za duży. Ma być tylko. Bo też można z drugą metodą, że go skręca się go szczuciem i odkręca się o pół. Wtedy powinien być, ale tak jest nie na każdym dynamie. Dobrze, powinno być ok. Teraz powrotem klucz. Nakrętkę, to jest nakrętka, nie mylić ze śrubą. Śruba jest, oj, się rozkręcił, tak? Dobra. I go zakręcamy. Tą stroną, która jest, była zakręcana, a ta strona jest zewnętrzna. Klucz w drugą stronę. Widzicie? Ja go tutaj. O. I sprawdzamy go. Jest. O, i tak jest. Mniej więcej. Ona nie jest dokręcona mocno. W tej chwili, bo tu jest sprawdzenie, czy on chodzi, czy się kręci. Dobra, jeszcze. To jest szczuciem dokręcanie. To nie jest mocno, to jest szczuciem. Będzie za mocno, to później odkręcić. I to jest nasmarowane dynamo. Może ktoś to pierwszy raz ogląda i się złapał, się za głowę. Max, co ty pokazujesz? No, to co są rzeczy takie, które nie ma jeszcze na YouTubie. Ja tu powolutku szukam wszystkiego. Wszystkiego w takich różnych rzeczy, a to co mogę objaśnić, w jakiś sposób pokazać taki czy inny, nagrywając na kamerze, pokazując Wam, to myślę, że Wam się to podoba. Jeśli polubiliście mój kanał, polubcie ten filmik i subskrybujcie. Mówił do Was Max D890.